Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim, część czwarta. Między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Indianie. Ja, kiedy pojechałem do Stanów na te dwa lata, w końcu byłem w sumie 3 lata nawet, to wydawało mi się, że ja dobrze znam angielski. Tylko w Anglii się nie pogada. Anglicy nie lubią gadać. I na przykład jak jest towarzyskie jakieś spotkanie i wszyscy tam sobie piją trochę, rozmawiają, trochę jedzą, a w kącie siedzi gość, który czyta książkę. I potem ja się pytam, kto był najsympatyczniejszy? John. Ja mówię, on się w ogóle nie odzywał. No właśnie. Naprawdę, to nie są żarty. W Anglii się nie pogada. A w Ameryce jest tak. Stoję na przystanku i ktoś mówi, a gdzie żeś kupił takie buty? Ja mówię, w Polsce. To w Polsce takie buty mają? Obcy człowiek. Po prostu nie ma problemu. Ale miałem taką przygodę, raczej przykrą. Leciałem samolotem na dalszy, bo ja byłem zapraszany do różnych uniwersytetów z wykładami. Już po pierwszym roku pobycia, nie wiem jak oni się dowiedzieli, zapraszano mnie i ja albo wynajmowałem samochód, mimo że miałem własny, ale wolałem wynająć, bo zawsze inny samochód, prawda? Albo pokrywali mi koszt przelotu. To się leciało czasami przez 3 strefy czasowe. Tak, leciałem do Los Angeles z Indianapolis i koło mnie siedział jakiś bardzo sympatyczny gość, no i w końcu się nawiązuje jakąś rozmowę. Rozmawiamy i on mnie się pyta, a pan czym się zajmuje? On mi powiedział od razu, że on jest kupcem i tam jakieś transakcje prowadzi, a mnie pyta, a czym pan się zajmuje? Ja mówię, jestem profesorem uniwersytetu. A jakiego? Ja mówię, Indiana University. On mówi, to dobra uczelnia, ale pan chyba nie jest Amerykaninem. No bo jednak, zawsze się to pozna. Ja mówię, nie, a mogę wiedzieć czym? Ja mówię, jestem Polakiem. To znaczy, on nie mógł sobie wyobrazić, że Polak może być profesorem na dobrym uniwersytecie. Bo w Stanach Zjednoczonych jest 1500 uczelni wyższych, z czego nie wszystkie dają magisterium, tylko czasami po prostu się kończy bez magisterium. Ale ten uniwersytet wtedy był na 1500, był 10 w rankingu. To nie jest źle, prawda? I to był uniwersytet stanowy, który miał jeszcze filię na terenie stanu. I kiedyś miałem taką okazję, bo ja przeskakuję w czasie, ale po powrocie ze Stanów byłem dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich tutaj Uniwersytetu Warszawskiego i był taki zwyczaj, że dyrektor Ośrodka Studiów Polskich na Uniwersytecie Indiana był taki, ale był to zawsze Amerykanin. Przyjeżdżał na miesiąc do Polski na koszt uczelni naszej, a z kolei ja mogłem pojechać. W sumie to się uzbierało tak, że ja w zasadzie byłem 3 lata w Stanach. Prawie. I on się zaczął bardzo śmiać i mówi, ale naprawdę z nią. Ja mówię, trudno będzie panu uwierzyć, ale ja naprawdę byłem profesorem w Polsce i jestem profesorem w Indianie. Zrobiło się głupio. Ale taka była reakcja, że Polak to jest głupek.
prostu. Dlatego, że oni mieli do czynienia w Stanach z Polonią, która była z dawnej emigracji zarobkowej, bardzo dawnej, która skupiała się wokół polskich księży w parafii jakiejś i w ogóle nie znała angielskiego, ta pierwsza emigracja, i nie próbowała się uczyć, bo to było za trudne. I jeszcze spotykałem już z drugiej fali też tej emigracji takiej wiejskiej i tak dalej, która to prezentowała bardzo niski poziom intelektualny. Ale jeśli ktoś się odrywał z tej grupy, poświęcał się, no nie szedł do fabryki, tylko jednak szedł na uniwersytet, był dobrym sportowcem, dostawał stypendium sportowe, bo taka droga była, jak dobrze piłkę kopał, to mógł skończyć studia. To się okazywało, że Polacy są zaraz po Żydach najbardziej intelektualnym narodem, jeśli można użyć słowa naród, bo to właściwie oni już byli Amerykanami, ale jeszcze ta świadomość polskości była bardzo mocna. Udało mi się poznać tam ludzi na bardzo wysokich stanowiskach, którzy kontynuowali polskość, ale nie zawsze się przyznawali. Miałem taką przygodę w Indianie, a mianowicie tam uczelnia dostała niezwykle bogaty skarb w prezencie od takiego ambasadora amerykańskiego, który działał na Bliskim Wschodzie i skupował złoto. W różnej postaci złoto, ale nie w sztabkach, tylko w ozdobach. I powstała ogromna kolekcja wartości, no nie umiem powiedzieć jaka nawet wartość, gigantyczna, ozdób, wśród których były ozdoby pradziejowe, i zaproponowano mi, żebym ja opracował do druku te ozdoby. I co się okazało, że ten skarbiec to był taki pokój tej wielkości, co ten, w którym siedzimy, który był tak zamykany, jak się zamyka w banku te najtajniejsze miejsca, i tam mnie w środku zamykano. Oczywiście tam była wentylacja, wszystko. I kiedy papieżem został Jan Paweł II późniejszy, czyli Wojtyła, to człowiek, który mnie tam wpuszczał i zamykał, powiedział do mnie: wie pan co, ja jestem Polakiem. Szeptem, żeby nikt nie słyszał. Ale już mógł powiedzieć, bo już zaczął być dumny, że Polak może kimś być także w Ameryce. Bo pierwsza reakcja prasy miejscowej na wybór Wojtyły na papieża była taka. Taka szmata w Indianapolis wychodziła. Nawet nie w Indianapolis, ale w Bloomington, w takim tym miasteczku uniwersyteckim. Antysemita papieżem? No, muszę powiedzieć, że mi się zrobiło przykro, że można widzieć, nawet duchowny może być w tej rangi, ale już potem by go szanowali bardzo. Badania archeologiczne w Anglii. Ja tutaj trochę pomyliłem chronologię, bo zanim to było, to ja przez 4 lata jeździłem do Anglii, do wschodniej Anglii, i tam byłem współkierownikiem badań. To znaczy, to polegało na tym, że jednego roku Anglik prowadził wykopaliska, a ja byłem jego zastępcą, a drugiego roku ja prowadziłem i on był zastępcą.
I załoga składała się w większości z Amerykanów, a z amerykańskich studentów i z amerykańskich pieniędzy. Ja brałem ze sobą, miałem prawo wziąć ze sobą kilku studentów mówiących po angielsku. Między innymi profesor Urbańczyk był z osób dzisiaj znanych ze mną wtedy jako student. I były to bardzo interesujące wykopaliska, ponieważ to były wykopaliska w miejscowości North Elmont, gdzie jest najstarsza katedra anglosaska zachowana jeszcze sprzed czasów normańskich. I tam było cmentarzysko ciałopalne anglosaskie, które pochodziło z czasów pierwszej inwazji Anglów na tą wyspę w momencie, kiedy się panowanie rzymskie tam rozsypywało. O tyle interesujące, bo my mówimy wszyscy i Anglicy też mówią niesłusznie Anglosasi, ale nie było takiego ludu, tylko byli Anglowie i Sasi. Anglowie byli społecznością z Danii, która była stosunkowo ucywilizowana, to znaczy miała władzę królewską i tak dalej, a Sasi to było takie plemię, to było plemię po prostu. Liczne plemiona, które miały wszystkie wady ludu bojowego, który prawda, ma jakiegoś króla, ale to nie jest monarchia. W każdym razie Anglowie tam nadawali szyk bojowy, że tak powiem. I to było wielkie cmentarzysko, gdzie byli pochowani sami Anglowie. Pogańscy jeszcze, ciałopalne. Z nielicznymi dodatkami grobowymi, tam czasami jakaś broszka, jakiś nóż, jakieś takie historie. Ale co było ciekawe, że można było znaleźć w Danii garncarza, który tam robił w Danii naczynia i takie same naczynia potem robił w Anglii, znaczy taka sama dekoracja i tak dalej, takie same naczynia robił w Anglii, bo przyjechał do Anglii po prostu. A nawet było tak, że jest taka miejscowość, Macking się nazywa, prawie u ujścia Tamizy, która była jednym z takich obozów przejściowych Anglów, którzy gdzieś tam się musieli zatrzymać i musieli wywalczyć sobie przecież tą drogę dalej. I ja to zwiedzałem, jako Polak tam byłem pierwszy, tam były duże wykopaliska i szefowa tych wykopalisk mówi, o jak to dobrze, że pan przyjechał tu z kontynentu, bo mamy tu takie dwie chaty i mamy bardzo dziwną ceramikę. Ale czasowo to jest wszystko razem, prawda, w jednej takiej wiosce. Ja popatrzyłem, ceramika słowiańska. Ona mówi, niemożliwe. Ja mówię, proszę pani, to samo u nas w domu jest też, znaczy w Polsce. A więc i takie rzeczy bywają. Ale wtedy niewielu Polaków wyjeżdżało jeszcze za granicę, bo to było... Przecież nie miało się paszportu, trzeba było paszport wyciągnąć. Czasami nie chciano dać tego paszportu. Całe cyrki, trzeba było jakimiś okulnymi drogami dochodzić, dlaczego nie dają paszportu. Bo ktoś gdzieś coś o mnie źle powiedział i tam już sobie zanotowali. No ale potem jak się okazało, że to sprawa naukowa, to tam no, dostawało się paszport. A teraz paszport w kieszeni i nawet człowiek zapomina, że ma paszport. W każdym razie jest tak, że prowadziliśmy tamte badania, rzeczywiście bardzo interesujące. I oni to świetnie zorganizowali, dlatego że tak, była koparka, ale ten, który odsłaniał ziemię, był tak przyuczony, że zdejmował warstewki dosłownie kilku centymetrów tą wielką koparką.
Ładowano to na takie wózki motorowe, którymi się wywoziło w jedno miejsce na terenie już zbadanym i taka góra tam rosła tej ziemi, bo trzeba było później po zakończonych wykopaliskach z powrotem przykryć, bo tam winnica była. Pierwsza winnica w Anglii po czasach rzymskich. Jednym słowem, to było bardzo interesujące i myśmy, ja mówię myśmy dlatego, że no, jakby w imieniu grupy ja tam występowałem, że oni prowadzili te badania bardzo tak skrupulatnie, ale po pierwsze żadnego kolorowania. Posługiwali się tak zwanym katalogiem barw Mansella, którego ja potem używałem w kraju, gdzie są barwy gleby i są numery. Podaje się numer, prawda, i wiadomo, że taki katalog istnieje i on obejmuje wszystkie gleby na kuli ziemskiej. Ale tylko dwie są takie karty tam, które nie pasują do Polski.